Cześć ciemeczko, ja jestem Terence, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, czego bardzo dla mnie nie było, ale się tego domagaliście. Znaczy starsi widzowie się tego domagali. Dzisiaj robimy sobie recenzję Creative Movo 1C, a więc serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od wymiarów. Głośnik ma 93 mm szerokości, 67 mm wysokości oraz 38 mm głębokości. Natomiast waży 158 gramów. W Movo znajdziemy 5 przycisków. Od włączania i wyłączania, Bluetooth, od wskaźnika baterii oraz 2 od regulacji głośności. Po lewej stronie mamy wcięcie na smycz, natomiast po prawej za zaślepką są umieszczone 2 porty od ładowania oraz mini jack. Z baterią mamy tutaj różnie, to zależy jak będziemy słuchać muzyki. Jeśli na połowie głośności, to pociągnie nam może 5-6 godzin. Natomiast jeśli będziemy słuchali na pełnej głośności, to około 4 godzin. Głośnik posiada membranę pasywną, przez co jak na takie małe pudełeczko wydobywa z siebie naprawdę dobry bas. To co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, to na pewno jakość oraz bas jest lepsza niż w JBL Go. Głośnik posiada certyfikat IP66, przez co jest odporny na zachlapania wodą. Nie jest całkowicie wodoodporny, ale na zachlapania tylko. Więc teraz sprawdzimy, jak mu na przykład drga membrana polana wodą. Okej, więc ostatnią rzeczą będzie sprawdzenie zasięgu. A więc lećmy. W tym miejscu zasięg gdzieś zrywa i jest naprawdę bardzo daleko. Zasięg bez przeszkód w linii prostej ma około 70-80 metrów, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Jak na taki mały głośnik, zasięg jest świetny. A więc to było na tyle, mordeczki. Dziękuję za oglądanie. Możecie strzelić łapeczkę w górę, napisać jakiś komentarz oraz zasubskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, jeśli wam się film spodobał. Wbijajcie na mojego Instagrama, tu się wam wyświetla, Seba Podłoga Ternis. No i do następnego filmu. Cześć.